Dzisiaj, ponieważ mam statyw, planuję takie ujęcie, żeby złapać przynajmniej jednego biegusa albo kamusznika w statycznej pozycji i rozmyte stado wokół niego. Witajcie, mamy drugi dzień. Jestem ponownie w tym samym miejscu co wczoraj. Na razie widzę tylko orła, który tu przelatuje, ale na niego nie będę polował. Biegusów brak. Bawię się trochę z falami na dłuższym czasie i teleobiektywem. Jak widzicie, mam statyw dzisiaj ze sobą, bo po wczorajszych doświadczeniach stwierdziłem, że statyw będzie mi tu po prostu niezbędny. Może nie będę miał tak niskiej perspektywy, ale za to łatwiej będzie mi utrzymać tak długie czasy. W tej chwili, tak jak wspomniałem, pobawiłem się trochę ze zdjęciami fal na czasie 1 do 3 sekundy. Zobaczyć, czy coś z tego wyszło, to Wam pokażę jakieś zdjęcie. Czekam też, czy pojawi się Oystein. To ten gość od obrączkowania ptaków. Mówił, że przyjdzie, chociaż nie obiecywał. Jak przyjdzie, to fajnie. Postaram się od niego wyciągnąć jak najwięcej informacji o tym miejscu i w ogóle o ptakach. Facet ma ogromną wiedzę, w końcu jest ornitologiem i pracuje tu dłużej niż ja fotografuję. Jeśli on nie przyjdzie, to też nic nie szkodzi. Po prostu skupię się na fotografowaniu. Dzisiaj, ponieważ mam statyw, planuję takie ujęcie, żeby złapać przynajmniej jednego biegusa albo kamusznika w statycznej pozycji i rozmyte stado wokół niego. Będę próbował to zrobić na czasie 1 do 30, 1 do 25. To będą ekstremalnie długie czasy. Chcę poeksperymentować. Trzeba spróbować czegoś nowego. Jakie będą rezultaty? Zobaczymy. Dzisiaj wprawdzie ma być trochę więcej słońca. Ogólnie wyczytałem, że lepiej jest, kiedy jednak dzień jest zachmurzony i bardziej wieczny, wtedy ptaki tutaj siedzą. Nie będę niczego wyrokował, czas pokaże. No dobra, to pobawiłem się trochę w zdjęcia fal. Przyleciały też kamuszniki. Udało mi się zrobić ujęcie. Nie jest to ujęcie rozmytego stada i kilku ostrych osobników. Jednak udało mi się uchwycić siedzące stado kamuszników i jeden biegus i za nimi rozbijające się fale. W domu zobaczę, co z tego wyszło i pokażę Wam, jeśli będzie co pokazać. Pojawiły się też kolejne biegusy morskie. Biegusy siedzą tam, na tej maleńkiej skałce. Stąd to nawet ich dobrze nie widać. Niestety, dzisiaj ptaki trzymają się dość daleko. Siedzą też nurogęsi i szlachary. Głównie chyba szlachary. Siedzą sobie tam. No i cały czas śledzi mnie tutaj foka. Teraz właśnie się schowała. Ale od rana mnie śledziła. Ale też trzyma się daleko. O, właśnie będą nas mijać dwa szlachary. Może będzie je widać. A nie, to jednak krzyżówki. Także dzieje się dość sporo, ale niestety w dużej odległości. Na razie telekonwertera nie zakładam. Zobaczę, czy w ogóle to zrobię. Czekam, trwa odpływ. Jak woda się cofnie, to może będzie szansa na bliższe spotkanie z ptakami.
ale raczej już nie pójdę na te kamienie, co wczoraj mnie tam prawie zalało. Nie będę ryzykował. Jeśli dzisiaj nie odniosę żadnego sukcesu, to wrócę tu jeszcze jutro. Do skutku. Szkoda, że ten Oystein nie przyszedł, bo skoro ptaki są tak daleko, to byłaby okazja pogadać ze specem i może by mi coś tutaj podpowiedział, jak lepiej podejść. Chwalił się, że podobno robił zdjęcia biegusów ogniskową 150. No nie wiem, może tylko sobie żartował. Dobra, właśnie narzekałem, a są biegusy. Daleko, ale coś się uda strzelić. Ptaki właśnie zaczynają żerować na tym odkrytym dnie morskim. No to jest szansa, że coś jeszcze się wydarzy. Mam teraz czas 1 do 1000. No nie jest to, co planowałem. No ale czasami plany trzeba zmienić. Nie jest to tak ogromne stado biegusów, jak może być, ale nie jest też takie małe. Kręcą się te maluchy. Może przywabią inne. O, jeden tam nawet sobie kąpiel bierze. Tak zimno jemu się chce kąpać. Dobre. Ale skoro jest tyle światła, a ja mam telekonweter, to go założę. Dobra, założyłem telekonwerter. Przesunąłem się też nieco w kierunku ptaków. One nadal są daleko. Siedzą jakieś 30 metrów ode mnie, ale powoli się zbliżają. Widzę tu jedną sztukę, która się zbliża. Te duże kamienie nie ułatwiają sprawy, bo ptaki co chwilę za nimi znikają. Ale mam czas. Posiedzę sobie tutaj trochę. Te biegusy nie są tak płochliwe. Coś na pewno uda się zdziałać. A właśnie pojawił się Oystein, na którego czekałem. Oystein na chwilę gdzieś poszedł, wykorzystałem więc okazję, żeby sfotografować sprzęt konkurencji. Takie zdjęcie z terenu. Wziąłem też telekonwerter z mojego aparatu, bo trochę było ciemno. Chociaż w tej chwili pojawiło się w końcu światło, na które tak długo oczekiwałem. Spójrzcie, tam troszeczkę słońca się pojawiło. Wygląda więc na to, że prognozy jednak się sprawdzą. Super. To posiedzę tutaj jeszcze trochę, bo jest szansa, żeby coś jeszcze sfotografować. Poza tym nie jest tak zimno. Przyjemnie jest po prostu sobie posiedzieć. No nic, posiedziałem sobie tutaj troszeczkę. Uciąłem sobie bardzo miłą pogawędkę z Oysteinem. Dowiedziałem się o obrączkowaniu, o używaniu GPS-a, gdzie jakie ptaki wędrują, gdzie można je znaleźć, w jaki sposób naukowcy je obserwują. Ogólnie dużo ciekawej wiedzy. Może zdjęć nie zrobiłem aż tak wiele, no bo ptaki trzymają się dość daleko, ale na pewno nie był to zmarnowany wypad. Oystein mówi, że warto odwiedzić to miejsce w czasie jesiennych wędrówek, więc na pewno tu jeszcze zajrzę. No i na wiosnę.
Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!